fazie grupowej nie przegraliśmy meczu, także jestem jak najbardziej zadowolony. Rolnik dzisiaj grał, można powiedzieć, z nożem na gardle. Głogówek musiał tutaj zdobyć punkty, żeby gdzieś tam w tej czwórce się znaleźć. Teraz wszystko zależy od tego, czy Częstochowa wygra z Krakowem. My mieliśmy luz, można powiedzieć, ale uczulałem dziewczyny, że tutaj przychodzą kibice, tak, oni chcą zobaczyć dobry futsal i dziewczyny się z tego wywiązały. Końcówka trochę nerwowa, faktycznie dużo fauli, dużo nerwowości, więc trzeba było trochę dziewczyny studzić, ale jest okej. Okay. Łatwo nie było, tak, było to spotkanie na wysokim poziomie, bo Rolnik nie chciał odpuścić, nie chciał nam dać tego meczu. My strzeliliśmy dwie bramki i to my wygrywamy ten mecz. No tak miało być zwycięstwo, tak, szkoda, że tylko 2-0, bo sytuacji było naprawdę bardzo dużo. No czasem tak jest, to jest mecz, tak, czasem się strzela do bramki, czasem się nie strzela, no dzisiaj trochę nie wpadło. Trudno, tak, walczymy dalej. Generalnie widać już, że dziewczyny są bardziej zgrane, tak, pierwszy sezon tak naprawdę część z nich poznawała futsal i poznawały siebie na boisku, swoje ruchy. Teraz wychodzi to już z automatu, gdzieś tam te rotacje, wiedzą dziewczyny, gdzie która ma zbiegać, więc wygląda to coraz lepiej. No widać postęp, tak, duży i to cieszy najbardziej. Cały czas trenujemy, cały czas gdzieś tam jakieś nowe rzeczy dodajemy do treningów, więc myślę, że będzie jeszcze lepiej. Zapraszamy tutaj w moim imieniu, w imieniu dziewczyn szczególnie. One liczą na doping 18, mecz u siebie w fazie playoff, także zapraszam kibiców, bo warto.